10 wskazówek do lepszego fotografowania pejzażu miejskiego. Fotografia to eskapizm. Chcemy zobaczyć na własne oczy to, czego nie możemy. Wysokie wieżowce, niekończące się sylwetki, na tle nieba, ludzi odległych kultur. Tęsknimy za nieznanym, co sprawia, że zdjęcia miast są tak popularne i dostępne na rynku. Mam nadzieję, że te 10 wskazówek pomoże Ci w wykonywaniu jeszcze lepszej fotografii miejskiej i zainspiruje Cię do odkrywania odległych kultur. Fantastycznym czasem na uchwycenie pejzażu miejskiego jest moment zaraz po zachodzie słońca. Po osiągnięciu złotej godziny niebo staje się ciemniejsze, a światła miejskie rozjaśniają miasto. Ta chwila, tuż po zachodzie słońca lub tuż przed jego wschodem, znana jako zmierzch lub niebieska godzina, to najlepszy czas na robienie zdjęć miastu. Światła budynków włączają się, zanim niebo ściemnieje, dzięki czemu światło może wyglądać niemal równomiernie. Daje to m.in. świetne połączenie odcieni i naprawdę warto wstać rano, aby móc je ująć na zdjęciu. Uchwyć całą panoramę za pomocą obiektywu szerokokątnego. W przypadku pejzaży miejskich dobrze jest założyć ogniskową w zakresie od 12 do 35 mm. Nie jest to konieczne, ale docenisz możliwości, jakie daje szeroki kąt. Umożliwi to uchwycenie ładnej panoramy bez konieczności przebywania poza miastem, a także pozwoli na uchwycenie całego wieżowca w formacie pionowym, stojąc w pobliżu jego podstawy. Użyj samowyzwalacza aparatu i statywu, aby uzyskać lepszą ostrość obrazu. Podczas fotografowania w złotych godzinach i po zmroku statyw jest praktycznie niezbędny, jeśli chcemy uzyskać dobry rezultat. Dla jeszcze lepszego efektu możesz ustawić kamerę na statywie i dwusekundowy wyzwalacz lub samowyzwalacz aparatu, aby nie musi dotykać aparatu podczas robienia zdjęcia. Pomoże to zachować stabilność aparatu, uniknąć rozmycia i uzyskać zaskakująco dobrą ostrość obrazu. Poszukaj linii wiodących. Podobnie jak w przypadku fotografii krajobrazu, linie wiodące są integralną częścią kompozycji trójwymiarowego pejzażu. Dodają perspektywę i głębię do każdego obrazu, zabierając widza w podróż z jednego punktu kadru na drugi. Szczególnie w pejzażach miejskich linie wiodące mogą stworzyć silne poczucie spójności w chaotycznej scenerii. Pomyśl na przykład o torach kolejowych. Rzędy torów otoczone śpieszącymi się podróżnymi i wysokimi budynkami mogą łatwo wyglądać na zatłoczone i chaotyczne, co może być dobre lub może sprawiać wrażenie nieostrości. W godzinach wieczornych szukaj dobrych punktów obserwacyjnych na zatłoczonych skrzyżowaniach. Ćwicz swoje długie ekspozycje, a następnie poszukaj ruchliwych skrzyżowań miasta. Znalezienie właściwej lokalizacji z dużym ruchem może być trudne. Musisz dobrze poznać miasto, a przynajmniej zorientować się, gdzie znajdują się zatłoczone arterie komunikacyjne. Planujemy tutaj efekt rozmytego ruchu. Ruch w linii prostej może być interesujący, jeśli masz trochę urozmaicenia w pionie. Może w pobliżu są drapacze chmur lub ikona miasta. Ale jeśli nie jest, lepiej do ruchu włączyć również linię krzywą. To dlatego drogi i skrzyżowania z zakrętami wyglądają tak dobrze. Można uchwycić lekkie linie wśród konfliktów ruchu i chaosu. Tak jak rzeki świetnie wyglądają w krajobrazach, tak samo fontanny wyglądają dobrze w krajobrazach miejskich. Fotografowanie fontan w obrębie Twojego miasta może dodać kolejny element piękna i spokoju do Twojego ujęcia. Większość miast ma ich mnóstwo. Od małych historycznych fontan, które mogą zainteresować kompozycję, do ogromnych fontan wodnych z pokazami świetlnymi, które pozwalają na zrobienie ekscytujących i spektakularnych zdjęć. Szukaj wzorców. Wzorce mają zdolność wywoływania wizualnego rytmu i harmonii. Na pierwszy rzut oka pejzaż miasta może wydawać się nudny lub nijaki. Skoncentrowanie się na powtarzaniu mocnych elementów graficznych, takich jak kształty, linie, kolory lub formy, przyciągnie uwagę widza i sprawi, że całość będzie o wiele bardziej interesująca. Nie musi ująć pieszych na zdjęciu. Jeśli chodzi o skrzyżowania, niektóre większe miasta jak Nowy Jork, Tokio czy Toronto będą miały przejścia w czterech kierunkach, gdzie piesi będą przemieszczać się we wszystkich kierunkach, zatrzymując samochody we wszystkich czterech stronach skrzyżowania. Można zrobić świetne zdjęcie z rozmytym tłumem oświetlonym reflektorami samochodów i światłami mieszkań. Gdy statywy nie są dozwolone, improwizuj. Wiele film z pięknymi widokami na miasto, które przyciągają fotografów, odniosło wrażenie, że statywy oznaczają pracę zawodową, a co za tym idzie pieniądze. Zakłady te nie pozwalają fotografom na statyw, prawdopodobnie dlatego, że mogą oni zarabiać pobierając opłatę za zezwolenie lub opłatę produkcyjną. Z problemem tym można spotkać się głównie w USA, ale również w kilku innych miastach. To naprawdę nieprzyjemne, ale zamiast się poddawać, postaraj się jak najlepiej wykorzystać to, co masz. Sprawdź, czy istnieje miejsce, w którym można ustawić aparat na zdjęcie tak, aby nie musieć go podtrzymywać, ryzykując rozmycie spowodowane ruchem dłoni. Możesz używać stołów, filarów, ścian, krawędzi, ławek, wszystkiego, co jest płaskie i bezpieczne. Jeśli nie możesz znaleźć płaskiej powierzchni, możesz ją wykonać. Użyj kurtki lub innego ubrania. Potraktuj złą pogodę jako dobrą okazję.
Nie tylko zła pogoda pozwala na ciekawsze ujęcia. Burzowa pogoda sprawia, że niebo jest nasycone kolorem, co zapewnia efekt ponurości, furii, niezwykłości, a czasem nawet spokoju. Krótko mówiąc, burzliwe niebo przedstawia emocje. Wilgoć sprawia, że tuż po deszczu miasto lśni. Większość powierzchni i struktur będzie wyglądała bardziej kolorowo, gdy są mokre, ponieważ woda ma tendencję do wydobywania nasycenia.